No, ale bardzo ładne pieniądze mają. To jest Nikola Tesla. Chyba ktoś kupował pizzę za niego. Którego oni uważają za serba. No, on bardzo jest takim bohaterem, nie? Tak. Dzień dobry. Jestem Iwona. A ja mam na imię Damian. Jesteśmy bezrobotnymi magistrami politologii. Postanowiliśmy wydać wszystkie nasze pieniądze na wycieczkę lanosem na wschód Europy. A oto relacja z naszego wyjazdu. Okej, chcemy się przedostać na drugą stronę, na Dunaj, ale tak wygląda droga. Jest przejeżdżająca. O, nawet coś pomyślał o cyglach. Czego chodzisz po torach? Ale chyba tylko jeden tor jest czynny. No, chyba tylko ten. Dzień dobry. Nie, przywitamy się z nas Dunaju. Już zaczyna się architektura jugosłowiańska. Jedno, po prostu nie są. Dunaj. Strasznie dużo wody. A tam słynne barki na Dunaju. Ogólnie barki na Dunaju mają właśnie ze swoją historią takie, że są to miejsca takich imprez. A jeśli ktoś oglądał film, nazywał się Czarny Kot, Biały Kot, to tam przecież wesele odbywało się, impreza cała i odbywała się na barce na Dunaju. Dzień dobry. Dzień 76. 21 czerwca 2019 roku jesteśmy nad Dunajem. Tak jest. Strasznie dużo wody, nie? Tak. Wydaje ci się, że więcej wody niż w Bołdze, tak? Tak, tak mi się wydaje. Tutaj jest więcej, jest tak szeroko. Kaczka. Tak? No, ale tak zaryła w wodę. Śliczności. Nawet Iwonie się podoba. Tu stoi kolejna dacia. Też piękna. Belgrad według mnie słynie z tego, że ma wiele, wiele murali. Takie jak Łódź. Tutaj to normalnie Łódź jest. W końcu normalność, słowo składy jazdy. Yeah. Serbia jest mega, dla nas przynajmniej, dziwnym krajem pod względem pisowni. Ponieważ i używanego alfabetu, ponieważ jest używany oficjalnie cyrylica i jest oficjalnie też używana, bardziej jest spopularyzowana też łacina. I to jest bardzo dziwne, bo uczono nas przede wszystkim, że jest tutaj jest używana cyrylica. My przyjeżdżamy, a jest praktycznie pół na pół z tymi napisami. Właśnie i to jest takie wow, dziwne. Ale na przykład idziesz do piekarni i wszystkie nazwy są po serbsku, są po cyrylicy napisane. Ale idziesz, fryzjer stary też jest napisany tą właśnie cyrylicą. A właśnie jeszcze jedno. Ja tak. Nie wiem, czy w języku serbskim występuje to J i taki jak w ukraińskim. Tutaj mamy Jula, prawda? I to ci dziwne. No ale patrz, to jest też dziwne. To, takie litery też w rosyjskiej cyrylicy nie ma, nie? Ale złączone z znakiem. To jest takie ly. Prawia. Takie miękkie ly ze znakiem miękkim. I teraz co ciekawe, na naszym kierunku, na studiach wschodnioeuropejskich przez pół roku albo przez jeden rok był nauczany język serbski, więc część osób z naszego rocznika, no ogólnie z naszych studiów, kojarzy przynajmniej jak funkcjonuje ten alfabet. Szkoda, że my tego nie wiemy. No niestety. Miasto Belgrad nie jest bardzo zadbane, nie można tego powiedzieć. Widać tutaj dużo zaniedbanych budynków, dużo rozwali i dużo takich podwórek. My mieszkamy na jednym z takich podwórek. Też wygląda to tak dość... Jeśli ktoś oczekiwał, że Belgrad będzie perełką, to nie będzie. Ale tak też powiedziała mama teściowa Damiana kolegi, prawda? Powiedziała, że kiedyś mówiono, że Belgrad to jest taka perełka w... I do tej pory ona tak myśli. Oni tak myślą trochę Albańczycy, że Belgrad to jest taka perełka wśród miast. Tak ona powiedziała, nie? Tak. Pamiętasz? A jak pojechałaś, to się trochę zawiodła. Ale nie powiedziała, że jest brzydko tam. Ty powiedziała, że trochę zawiodła, bo według niej Tirana jest ładniejsza. Ale rzeczywiście jest bardziej zadbana Tirana niż Belgrad. Ale na razie jesteśmy w takiej dzielnicy, która przypomina Łódź. Chyba całe to miasto będzie trochę przypominało Łódź. Chociaż Łódź nie ma tak pięknych, brutalistycznych budynków jak tutaj. Oj nie. Oj nie. Idziemy dalej na brutal.
Dotarliśmy do teraz takiego bardzo ładnego centrum miasta, gdzie są drogie restauracje, sklepy z ubraniami i nie tylko, i z drogimi pamiątkami, i jest tu Marian jakby luksusowo. Nie, jest bardzo ładnie. Jest bardzo ładnie, jest odnowione, są budyneczki, ale są też księgarnie. Co ciekawe, jest bardzo dużo księgarni i mają naprawdę ciekawe te książki. Przynajmniej po serbsku, no to wiadomo, nie do końca możemy zrozumieć, ale przeczytamy, nie zrozumiemy. Ale po angielsku mają dosyć duży wybór. Przynajmniej w tej księgarni, co my byliśmy na samym początku Deptaków. No, ale żadnego przewodnika po angielsku po Belgradzie, niestety. Takiego hotelu w Moskwie nawet w Moskwie nie ma. Następuje przebudowa placu, więc jest... Tak, jest tylko kopareczki, mogą sobie wjechać, albo ludzie, którzy kładają kostkę. Więc ciężka sytuacja. Nie zobaczymy sobie w pełnej okazałości. Podobno bardzo ładny placek, jest dużo ludzi tutaj. Ale fajnie jest, fajnie. No, ładny koń. Narodowe Muzeum, tam jest Muzeum Narodowe, taki kąt. No, przejdziemy się. A o godzinie 14 jest darmowa wycieczka spod zegaru pod Muzeum Narodowym, więc idziemy na nią dzisiaj. Bo nie znamy tego miasta, nie mamy żadnego przewodnika. No i... Skorzystamy. Raz, no, chociaż. Po raz pierwszy na tym wyjeździe. Może wszystkie te uliczki tutaj będą zamknięte dla samochodowego. Jesteśmy po wycieczce. Zaszliśmy jeszcze na kawę, zanim powiemy. No. Ale nawet w tak ładnym lokalu, tak ekskluzywnym. Można ekskluzywnie takiej kawiarni, chociaż no, sieciówka. Można palić papierosy. W środku. No, no nie jesteśmy... Oburzenie. Oburzenie! No, w końcu znaleźliśmy w tym głośnym mieście Belgradzie cichsze miejsce. Jest całkiem ładnie. Żeby opowiedzieć o tym, jak przebiegła nasza darmowa wycieczka Free Walking Tour po Belgradzie. Bo jesteśmy w Belgradzie. Ja uważam, że była bardzo ciekawa. Miała trwać około 2 godzin, trwała 3 godziny. Pan się rozgadał. Pan się rozgadał. Ale było bardzo ciekawie. I na tym koniec kropka. Nie no! Pan mówił trochę o historii, trochę o kulturze, trochę o życiu, klubach. O klubach, o tym, gdzie zjeść, co zjeść. Takie podstawowe informacje, jakie trzeba mieć, jak się przyjeżdża do kraju, o którym się nie za dużo wie. Nie zanudzał, nie mówił tego, co na niej interesowało. Głównie skupiał się, jeśli zadawaliśmy pytania jakieś, to kierował się w tą stronę z opowieścią, żeby nas zaciekawić. Tak. Jeśli się zapytaliśmy o piwo, no to on zaczął gadać o klubach. Albo o browarach, o różnych browarach. Pan dał nam rakii, nie czaty. A, no rakii. Tak. Swojej jabłkowej rakii. Powiedział, że miała około 55%. No i faktycznie. Miała tyle, ale nie była jakaś mocna. A myślałam, że chciałeś powiedzieć, że dał nam mapę. Dał nam też mapę. Są dwie wycieczki, o 14, o 10, o po historycznej części, o 10.30 i o 14 jest ta wycieczka, na której my byliśmy. Czyli to jest taka bardziej ogólna o centrum miasta, żeby zapoznać się właśnie z miastem, z Serbią. Myślę, że warto w Belgradzie przyjść na taką wycieczkę, bo miasto jest duże i ciężko samemu je ogarnąć, zwłaszcza jak się jest na 1-2 dni. Już wiemy, że to, co będziemy tutaj, czyli całe pełne 2 dni, to będzie niewystarczające, żeby zwiedzić to miasto. Pan nam polecił czarną owcę na lody, nie? Tak. I bardzo dobre lody. Słony karmel. No byliśmy na fortecy, przeszliśmy się po centrum głównie. Także było ciekawie. Dałem masz jakieś uwagi? Nie, ale możemy polecić właśnie tutaj tę wycieczkę, że jest. Namian zadawał trochę niewygodnych pytań i pan się trochę zdenerwował. Właśnie. Rada na dziś, tak. Du. Nie zadawać niewygodnych pytań. O kulturze, jedzeniu, tudzież o piwie, owszem, raki, tak. Pytania są bardzo mile widziane. Ale pytanie na temat wojny w Bośni. Kosowo, nalot. Rosji wszelkiej, bo pan się może trochę obrazić. No i na nas się chyba trochę obraził. No tak, później tak spod oka. Z dystansem, to wybraliście w Sarajewie. Ale się zapytałem o... Ale to nie wchodźmy w sprawie takie bardzo drastyczne dla niektórych. A najbardziej się obraził chyba za to, jak się zapytałem o podstawowe słowa, jak powiedzieć przepraszam, dziękuję. No i powiedział pan, że chwala to jest to dziękuję, a izvitie to jest przepraszam. Ja tak mówię, prawie jak po rosyjsku, a on tak... Niekoniecznie. No.
No, taki był nieprzyjemny później do końca wycieczki. Tam pół godziny, ale zawsze. Dokładnie. Pan twierdzi, że Serbowie nie mają zbyt dużo wspólnego z Rosjanami, poza tym, że są Słowianami, ale bliżej im do Czechów, Słowaków lub też Polaków niż do jakiegoś innego narodu na świecie. Według nas to nie są kontrowersyjne pytania, ale dla nich to już są takie niewygodne. Niewygodne. Pan mówił o różnych rzeczach, o inflacji, mówił o kryzysie gospodarczym, ale jakby nie mówił o przyczynach tego, tylko że było coś takiego, ale jak się... Ciekawostka, że u nas był banknot, który miał 11 zer. Tak, ale my zapytaliśmy, jak się skończyła ta inflacja i co było jej przyczyną, to już pan tak... No, bo to było wiele różnych... Tak, był taki Balcerowicz u nas, który no, zmienił trochę gospodarkę i nie było tak źle. Ale nie wchodźmy w jakieś szczegóły. I się zapytałem, a czy to nie było związane też z wojną w Bośni? Tylko troszeczkę, tylko... Może tak, ale nie warto o tym wspominać. Jakby ktoś nam powiedział, że my jesteśmy Rosjanami, to też byśmy się zdenerwowali. Ludzie są bardzo mili, uprzejmi i pomocni w tym kraju. Nie można powiedzieć. Tak, są przyjemni. Są bardzo mili. No, uśmiechają się, pomagają. I znają język angielski. Tak. No, jeszcze chciałem powiedzieć, bo tutaj jest bardzo dużo murali, po prostu bardzo dużo. No i ja się pana zapytałem, jak bardzo jest popularne robienie murali w tym mieście. A i tak pokazałem jakoś w prawo, bo widziałem jeden mural, ale już przeszliśmy i pan zobaczył bazgroły ultrasów, czy tam chuliganów, czy tam kogo? Chuliganów. Partizana i Sweny z Rezdy. Powiedział, że to nie są murale, to są jakieś mazaje, no, chuligańskie, nie? A ja mówię, że no tak, tak, to są mazaje, ale gra takie pseudo graffiti. Ale tamto, co było po prawej stronie, a tak, że bardzo popularne. Dowiedzieliśmy się też, co nas nurtowało, że dzieci tutaj uczą się dwóch języków. Zaczynają od cyrylicy, a potem w kolejnych latach nauki uczą się także łaciny. Dlatego książki są w dwóch językach często, gazety też mi się wydaje. Wczoraj widzieliśmy, no po prostu może są, nie wiem dlaczego były dwie gazety, jedna była w cyrylicy, a druga była łaciną napisana. O tym nie widzieliśmy, ale teraz już wiemy, że rozumieją to i to. Ciekawostka jest taka, jakiego języka jako drugiego się uczył? No to jest głównie angielski, no ewentualnie może być to niemiecki, ale kiedyś pan powiedział, że no w czasach komunistycznych, przeszłych, słusznie minionych, tak, był to rosyjski i niemiecki. Ale raczej niemiecki, raczej niemieckiego stylu się uczy. Bo rosyjski był zbyt zbliżony. To prawda, Tito nie miał dobrych relacji ze Związkiem Radzieckim, bo tylko 3 lata był w Układzie Warszawskim, ale to jednak był kraj komunistyczny. Plac Republiki jest rozkopany, bo zbliżają się wybory parlamentarne i władza chce pokazać, że robi bardzo dużo dla miasta i nie tylko. Pięknie oskupane. Ciekawe, czy zdążą do końca, do początku wyboru. Ponoć w Belgradzie jest bardzo dużo korków i winą jest to, że nie ma tutaj metra. Na ulicach rzeczywiście są, ulice rzeczywiście są zakorkowane, szczególnie rano, ale i po południu. I pan był bardzo niezadowolony z tego, że ulice, tak jak ta, prawdopodobnie zostanie zamieniona w deptak, całkowicie w deptak. I powiedział, że już do centrum to już w ogóle nie będzie się można było przyjeżdżać samochodem i to jest takie straszne. Jest też to trochę kraj użytkowników, tak jak większość krajów, które do tej pory przyjechaliśmy, użytkowników ruchu drogowego, czyli samochodów. Prowadzących samochody, nie pieszych. I pieszy też tu ma troszkę mniej praw niż taki sobie jeżdżący, bo by chciał każdy jeżdżący przyjechać w każde możliwe miejsce, wysiąść i już jestem sobie, nie chce mi się chodzić na pilotę. Nawet na ich czerwonym świetle trzeba zatrzymywać ręką ich, żeby nie przejeżdżali, no bo chcemy przejść. Kultura jazdy jest bardzo wysoka. Nie jeździło się tak źle, nie? Nie, wjeżdżało się bardzo spokojnie. Nie mijaliśmy żadnych pieszych. Jesteśmy właśnie przed wejściem do Opery Narodowej, do Serbii. To jest teatr, opera, balet, co się chce. Chociaż budują nową operę. Sprawdziliśmy ceny biletów. Najtańszy bilet kosztował 200 dinarów serbskich, a najdroższy 1200, jeśli szlibyśmy na takie normalnie, nie na premierę, na przedstawienie nie premierę. Od 200 do 1200. Pan też powiedział, że Serbowie szczycą się tym, że są ukulturalnionym narodem i chętnie chodzą do opery. Ale nie dziwi nas to wcale, bo bilety są... Naprawdę dobrze, tanie. W porównaniu do tego, ile trzeba zapłacić za teatr w Warszawie. Ja to jestem naprawdę ze wsi człowiek. Nie wiedziałam, że takie... Pan wrzucił to do kosza, myślałam, że to normalny kosz, a to jakieś w dół spadło. Powiedz o panach coś. Panowie są bardzo wysocy. Podobno Serbowie są jednym z najwyższych narodów.
Dlatego popularny jest u nich piłka środkowa i koszykówka. Basketball chciałam powiedzieć. A najbardziej utytułowani, a to ja nie powinnam o sporcie powiedzieć, najbardziej utytułowani są w piłce wodnej, o której ja nie miałam do tej pory zielonego pojęcia. Damian zna dwa kluby sportowe, Czerwoną Gwiazdę. Tak, czyli Crvena Zvezda i Partizan. I oni się bardzo nie lubią. Tak, bo Partizan to był klub założony, tak jak Crvena Zvezda. Obydwa kluby były założone w 1945 roku. Natomiast Partizan był klubem wojskowym, a Crvena Zvezda był klubem milicyjnym. I jak są derby, to muszą zamknąć pół miasta. To się żywą. Ciekawe, szkoda, że nie rozumiemy. Może wypisują sobie jak LKS i Widzew. LKS. LKS. Jak może wypisują też... Dobra, cięcie nie nadaje się do komentowania sportu. Wygląda jak ratusz, bo tak ratusze teraz lubią wyglądać, ale to chyba teatr. Też nie jest tu ponoć więcej teatrów niż kin. Oj tak, bo kin podobno jest 5. Serbowie to w większości prawosławni, ale to jest pierwsza cerkiew, jaką widzimy w obrębie centrum. Do, nie wiem tego na pewno, ale wydaje mi się, że musiały one być wyburzane za czasach Tity, a w ich miejsce pewnie stawiane były bloczki i takie różne inne budynki użyteczności publicznej. Także to jest pierwsza, idziemy ją zobaczyć bliżej, nie? Widzieliśmy też jeden meczet, jest na pewno jeden meczet. I była też katedra katolicka. Tak. Archikatedra. Do której nie mogliśmy wejść, bo byliśmy niestosownie ubrani i panie nas wygoniły. Za kłusą. Nieczynne. Ale jedzie tramwaj. Du, zbliżenie. Gdzie się zatrzymał? Oczywiście cerkiew nieczynna. Byliśmy po bokach nie i zamknięte. Ale co jedzie, no. Pan wysiadł? Podwójny i do tego jeszcze przegubowy. Ale tak naprawdę to jest pierwsze dwa tramwaje, jakie widzimy w tym mieście. W tym mieście. Są tory, ale nie było w ogóle tramwaju. Do tej pory tramwaju. No to dziwne, nie? Czego nie jedziesz po torach? Już jesteśmy jakieś 7 godzin, wchodzimy sobie po centrum i to jest dziwne, żeby nie było. Teraz bez jaj. Jesteśmy w Londynie. Nie, jesteśmy w Budapeszcie chyba. Nie, jesteśmy ja nie w Belgradzie. Albo może w Rzymie, słuchaj. Też taka jest kopuła, przecież jest w Rzymie jakaś, nie? A to jest siedziba prezydenta. Za tym krzakiem. Teraz pójdziemy zrobić lepsze ujęcie. Ach, co za cudo. Co za cudowny kolor. Ten... czerwony. Patrzcie, jaki cudowny samochodzik. Zastawa Koval.